Przypomnijmy, wnioski o PESEL składamy w urzędach dzielnicy lub w urzędach gminy, natomiast w ZUS-ie składane są wnioski o pomoc w formie na przykład 500+. Kolejny temat, którym się zajmiemy, to własność intelektualna w Rosji, która została zagrożona. 6 marca wydano dekret, a w zasadzie ukaz o przejmowaniu własności intelektualnej przez firmy, czy przez państwo rosyjskie wobec firm, które pozostawiają produkcję w Rosji, a są de facto zarejestrowane na terenie państw, które zostały uznane za wrogie. Naszym gościem jest Maciej Ślusarek, adwokat z kancelarii LSW. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam serdecznie. To pytanie, czy własność intelektualna firm, a takich też z Polski jest sporo, które mają produkcję na wschodzie w Rosji, jest zagrożona? No niewątpliwie jest zagrożona, chociaż trzeba tylko jedną rzecz powiedzieć. Dekret, który ukazał się w marcu, teraz niedawno podpisany był przez rząd Rosji, on dotyczy na razie tylko i wyłącznie wynalazków, czyli tej działalności, która jest patentowana, czyli wszelkie techniczne pomysły, wszelka myśl techniczna. I dekret dotyczy na razie wyłącznie tego, że w przypadku naruszenia praw do patentów odszkodowanie będzie wynosiło zero. Oczywiście pomimo, że dekret dotyczy na razie tylko patentów, czyli tylko myśli technicznej, sądy rosyjskie, które no najwyraźniej nie są niezależnymi sądami, już odczytują tę myśl z dekretu i na przykład w sprawie, która dotyczyła czegoś innego, bo tylko i wyłącznie znaku towarowego, akurat chodziło o świnkę Pepe, był sąd, który odrzucił pozew odszkodowawczy o naruszanie praw do znaku towarowego świnki Pepe. Proces był właściciela znaku przeciwko producentowi, który robił różnego rodzaju zabawki i oznaczenia, które wykorzystywały świnkę Pepe. Sąd odrzucił ze względu właśnie na sankcje przeciw państwom, które występują przeciwko Rosji. A więc złapał się pewnej myśli, która w tym dekrecie jest, ale formalnie tego nie dotyczy. Czyli świnka Pepa w pewien sposób stała się taką sądową ofiarą Władimira Putina w Moskwie. A jeżeli chodzi na przykład o to, spróbuję też na przykładzie to pokazać. Jeżeli Rosja zapowiada, czy ministrowie zapowiadają, że McDonald's odchodzi, zresztą swoją drogą tracił wczoraj najwięcej na giełdzie w Nowym Jorku, najmocniej przecenianą firmą był, to skoro McDonald's odchodzi, to zastąpi go wujaszek Wania. Takie mają być sieci fast foodów w Rosji. Czy to oznacza, że oni będą mogli skopiować całe menu i produkty, czy też nie, bo nie są wynalazkami? Nie, akurat produkty, znaki towarowe, czy w ogóle działanie nawet pod szyldem McDonalda, formalnie znowu, jak mówię, nie łapałoby się w przepisy tego dekretu, który wydał rząd rosyjski, czyli które wskazują 0 zł w przypadku odszkodowań za naruszenie praw do patentów. O znakach towarowych jeszcze nie ma mowy, ale idąc tym tropem wyroku dotyczącego świnki Pepy, no mógłby McDonald's na tym stracić. Znaczy strona rosyjska mogłaby robić swojego McDonalda, wykorzystywać podobne oznaczenia, podobne menu, używać pewnych sformułowań, które niewątpliwie McDonald's zarejestrował jako swoje znaki towarowe i wówczas wszelkie pozwy w Rosji ze strony właśnie McDonalda byłyby odrzucane z powołaniem się na zapisy o obronności państwa. Swoją drogą to może oznaczać, albo czy to może oznaczać, panie mecenasie, że na przykład firmy, które mają linie produkcyjne w Rosji, które teraz są wstrzymane, samochodowe, drzewne, materiałów budowlanych, które mają swoje procedury, pewnie opatentowane, one już są zagrożone? Moim zdaniem tak, są zagrożone, bo to wskazuje bardzo wyraźnie na to, że Rosja może przejmować majątki, ale przejmować majątki choćby firm produkcyjnych razem z tym, co one wytwarzały, a więc właśnie razem z pewnymi licencjami na korzystanie z pewnych patentów. Możliwość odszkodowania no, będzie zerowa zgodnie z dekretem z 6 marca, co de facto będzie oznaczało, że nie mamy żadnej, czy polscy przedsiębiorcy nie będą mieli żadnej podstawy do obrony przed tego rodzaju naruszeniami. Jedynym co sposobem, możemy zrobić? No właśnie. No właśnie. Jedynym sposobem jest walka na podstawie różnego rodzaju konwencji, których Rosja jest stroną. Konwencje, które dotyczą ochrony praw własności intelektualnej, praw przemysłowych, między innymi TRIPS i tak dalej. I jedyne, co może być w tej sytuacji podejmowane, to działania międzypaństwowe.
moim przekonaniu organizacje producentów, izby handlowe w Polsce, które mają i reprezentują producentów, którzy tracą swoją własność intelektualną w Rosji, powinny już napierać na rząd, żeby podejmować pewne działania, na przykład przed Międzynarodową Organizacją Handlu, która rozstrzyga spory pomiędzy państwami właśnie w związku z naruszeniem postanowień tychże konwencji. Podstaw jest dosyć dużo. To są działania długofalowe, poprzedzane muszą być działaniami dyplomatycznymi. Wydaje mi się, że rozpoczęcie w ogóle myślenia ochrony konwencji powinno być już podejmowane. Bardzo dziękuję. Mecenas Maciej Ślusarek, adwokat, Kancelaria LSW, był naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.